Halo, witam, cześć, cześć, Boże, dzisiaj pokażę wam dość urocze i strasznie takie anime dla mango zjemów na wyższym poziomie, którzy już się nie kryją swojego spierdolenia po prostu, nie ma co tu obwijać bawełnę. Neko sam będzie napierdalany, znaczy będzie po prostu. Okej, wbiliście te 40 łapek pod ostatnim odcinkiem, czyli jest odcinek dzisiaj. Jeżeli dzisiaj wbijecie 40 łapek, to jutro pojawi się nowy odcinek. Ale jeżeli wbijecie 60 łapek, to ja znajduję zajebisty anime, gdzie jest krew, akcja, loli, wszystko, kurwa, krew leci, wszyscy się napierdalają po kolei. Czyli po prostu anime z solidną akcją, żeby przerwać ten ciąg spokojnych anime, do których można dojść, ale po co? Znaczy, kurwa, nieważne, lecimy. Ready, set, go, from the monster, Na samym początku chcę tylko powiedzieć, że fajnie, że jesteście w tym kanale, coś dajecie. I mam dla was taki prezencik, taki fajny, uroczy prezencik, taką piąteczkę z wami zbiję. Kod do Spotify Premium na 3 miesiące. Tak, taki podarek ode mnie. Gdzieś na filmie pojawi się kod. Nie wiem jeszcze gdzieś, ale gdzieś na pewno. A więc tak, przejdźmy naszego pięknego, uroczego, słodkiego i rozpływającego się w mleku anime. Tu nikt się nie będzie zabijał, tu nie będzie jakichś takich wielkich akcji, że nie wiadomo. Ten zabił tego, ten zdobył Supermon. Nie, to jest proste, urocze anime, sobie obejrzeć, zapomnieć i być szczęśliwym człowieczkiem. A więc tak, nasz główny bohater pewnego razu, gdy szedł ze swoją siostrą, zobaczył zajebiste pudełko i myśleli, że to kurwa myśleli, że to coś fajnego, no i otworzyli się, okazało, że to tylko dwa koty, ludzie, kobiety, kurwa, loli. I no cóż, kurwa, kobieta mówi, no nie wiem, czy jak chce, loli, to kurwa przeżytek, facet mówi, pierdol się, bierzemy koty, kurwa. I stało się tak, jak koleś mówi, no. Tylko, że koty zostały u jej siostry, a nasz facioż wywodzi się z długotrwałej, tradycyjnego domu, gdzie, kurwa, słodycze są podstawą życia i śmierci. Nawet jak, wiecie, on umierają, to nie kładą go do trumny, tylko przerabiają go na słodycze. I dlatego nigdy nie brakuje towaru, ale dobra. I on postanawia się wyprowadzić z domu i założyć własną siedzibę cukierkowej mafii. I gdy już jestem na miejscówce, rozpakowuję rzeczy, okazuje się, że zrobił nielegalny przemyt, kurwa, koto ludzi UW. I no cóż, oczywiście chcę je wypierdolić za drzwi od razu won. Odstawiam was tam, skąd przyszliście, nie chcę was tutaj. Ale one od razu mówią mu: ej kolego, pierdol się, my tu zostajemy. O nie, no wypierdalać. No proszę, no proszę, no dobra, dobra. I no cóż, to nie będzie jakichś takich mega akcji, zwrotów akcji, czy kurczę czegokolwiek, nie. To jest zwyczajne anime do obejrzenia sobie. Jeżeli macie teraz czas wieczorkiem, nie macie zaplanowanego żadnego anime ambitnego, nieambitnego, to oczywiście polecam sobie obejrzeć, bo to anime jest odstresowujące, urocze, troszeczkę dziwne, jeżeli ktoś was przyłapie i będziecie oglądali kobiety, koty z ogonem w dupie, no ale kurczę, warto zamknąć się w pokoju, w piwnicy, czy gdzie wy tam chcecie. Z anime jest taki problem, że zawsze jak ktoś wbije wam do pokoju, to akurat musi być jakaś zjebana scena. Więc radzę tego słuchać na słuchawkach i być odwróconym od wejścia, żeby nikt was nie przyłapał, jakbyście oglądali jakiś tajemniczy film. No, więc podsumujmy odcinek anime na chillu. Bawcie się fajnie, pamiętajcie, jesteście super. Gdzieś tu jest jeszcze kod do Spotify, nie wiem, pewnie się, jeśli nie znaleźliście, będziecie musieli cofnąć. I no cóż, 40 łapek, jutro kolejny odcinek, 60 łapek do jutra. I zajebiste anime z walkami, sztukami walki, innym takim rozpierdolem. Życzę wam miłego dnia i pamiętajcie, jesteście super. Kuwa nara.